staromiejskie uliczki i place coraz piękniejsze. Bydgoszcz informuje. Trwają ostatnie etapy prac przy rewitalizacji staromiejskich uliczek oraz placów. Rybi Rynek staje się miejscem przyjaznym dla pieszych, z dodatkową zielenią. Plac Kościeleckich w Nowej Szacie nadal pełnić ma rolę ważnego węzła przesiadkowego. Po zmroku korony wiekowych kasztanowców będą podświetlone. Z początkiem września bieżącego roku prace rozbiórkowe rozpoczęły się na ulicy przy Zamczysku. Jezdnia zostanie zwężona, wybrukowana kamienną kostką, a wzdłuż powstaną szersze chodniki z kamiennych płyt. Uliczkę rozświetlą po zmroku nowe latarnie w formie pastorałów. Podobny zakres prac zrealizowano wcześniej wzdłuż ulicy Grodzkiej, pod Blankami, Malczewskiego, Przyrzecze, Zaułek i Jana Kazimierza. Częścią prac jest też przebudowa Rybiego Rynku. Dawny parking wkrótce będzie pełnił funkcję placu przeznaczonego wyłącznie dla ruchu pieszego. W rogach placu od strony Spichrzy pojawią się drzewa, które zostaną dodatkowo podświetlone. Prace przy uliczkach i Rybim Rynku zakończą się jesienią bieżącego roku. Do finiszu zbliżają się prace na Placu Kościeleckich, który staje się estetyczną bramą do salonu Bydgoszczy. Trwają jeszcze roboty przy południowej jezdni placu. W poprzednich miesiącach zrewitalizowana została centralna i północna część placu. Zastosowane zostało wiele rozwiązań postulowanych przez mieszkańców oraz ekspertów. Wszystkie prace prowadzone były z myślą o zachowaniu rosnących kasztanowców w jak najlepszej formie. Zakończenie wszystkich prac planowane jest w ciągu miesiąca. Czytaj więcej na bydgoszczinformuje.pl.